Pomysł na taką formę współpracy padł już 3 lata temu, kiedy zachodni inwestor sfinalizował rozpoczęcie budowy fabryki w Jaworze. Docelowo firma ma zatrudniać do 1500 ludzi, a dobrych fachowców w tej branży jak na lekarstwo. Stąd też inicjatywa współpracy w celu zapewnienia kompetentnych, ewentualnych pracowników. Firma jest bardzo zainteresowana, żeby ci absolwenci przyszli do nas, a czy przyjdą, na to gwarancji nie mamy, natomiast przyjmujemy ich z otwartymi rękoma. Jesteśmy przekonani, że stworzymy takie warunki pracy w fabryce, że uczniowie przyjdą do nas. Klasy patronackie to jeden z elementów działań specjalnych stref ekonomicznych. Chcemy, aby przedsiębiorstwa, które lokują swoje fabryki, swoje zakłady na obszarach strefy, miały dostęp do dobrych, świetnie wyszkolonych pracowników i służy temu oczywiście szkolnictwo zawodowe. Zadowolenia z takiej formy współpracy nie kryła dyrektor placówki Lucyna Buczkowska. Szkoła ma już doświadczenia w prowadzeniu klas patronackich. Z powodzeniem od kilku lat prowadzone są zajęcia pod patronatem jaworskiej firmy Corpo. Dzięki temu patronatowi nasza młodzież uczestniczy w zajęciach praktycznych w firmie i nasi uczniowie są pierwszymi, są zatrudniani w firmie. Inauguracja pierwszego roku klasy patronackiej odbyła się uroczyście i wyjątkowo.